Witajcie serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj szlifujemy wymowę długie i krótkie i. Na czym polega problem? Ano na tym, że my Polacy, jeśli widzimy w wyrazie i, chcemy to czytać po polsku tak jak po polsku, czyli po prostu i. Czyli ten wyraz bardzo często Polacy czytają sik. A problem polega na tym, że tego nie wolno odczytać sik, bo wyjdzie wam to słowo. Gdyż i najczęściej czytamy jak jest ee lub ea. Tutaj mamy ee, czyli to słowo przeczytamy sik. Natomiast jeśli w pisownie mamy normalne i, to najczęściej to czytamy y. Czyli to słowo trzeba przeczytać syk. Sik, syk. I to są zupełnie inne słowa i naprawdę Anglik was nie zrozumie, jeżeli pomieszacie te dwa słowa. Jeżeli zamiast chory powiecie sik, a nie syk, to Anglik po prostu usłyszy ten wyraz, czyli szukać. Synonim do look for. Sik używamy jako szukać, ale generalnie do rzeczy takich niefizycznych, nienamacalnych. Czyli na przykład jak będę szukał fizycznej książki namacalnej, to nie użyję sik, tylko look for. Natomiast do takich rzeczy niefizycznych, na przykład szukać zatrudnienia, szukać miłości, szukać sprawiedliwości, wtedy możemy użyć sik. I na przykład he's seeking employment. On szuka zatrudnienia, pracy. Czy też inny przykład. We need to seek justice. Musimy poszukać sprawiedliwości. Natomiast słowo chory właśnie czytamy bardziej przez y. Sick. I to jest tak zwane krótkie i. Sick. She can't come to the party because she's sick. Nie może przyjść na imprezę, bo jest chora. Takich przykładów jest naprawdę dziesiątki, jak nie setki. Tutaj kolejny Polak to słowo widząc i przeczyta niedbale fit i wyjdzie nam to, czyli stopy. Tutaj mamy i, czyli czytam przez y, fit. Fit, fit. Czyli fit jako na przykład taki krzepki, wysportowany, czy też pasować. It fits you, pasuje ci to. I przykład, I try to keep fit every day. Zobaczcie, tu mamy ee, czyli właśnie tu będzie długie i, keep. I try to keep, a tu już krótko, I try to keep fit every day. Czyli staram się utrzymywać kondycję, być wysportowanym codziennie. Natomiast stopy, ee, czyli czytam długie i, feet. I'm on my feet all day long. Jestem na stopach przez cały dzień. No my mówimy, jestem na nogach przez cały dzień, jeżeli ktoś ciężko pracuje, w ogóle nie siedząc. I kolejne przykłady. Mówiłem, że i czytamy jak jest ee, ale i też czytamy jak jest ea. Czyli te dwa wyrazy czytam identycznie. Beat, beat. Tu mamy bić kogoś, a tutaj mamy burak bit. Natomiast jak widzę i, to mówiłem, że czytamy y, czyli byt. Czyli bardzo często widząc to słowo, Polak sobie przeczyta bit i wyjdzie nam właśnie bić albo burak. Nie, tu czytamy krótkie y, bit. I znaczy to trochę. Can you give me a bit of chocolate? Zobaczcie, że w słowie dawać też jest i też nie czytam give, tylko give. Oprócz tego Polak będzie skłonny ubezdźwięcznić, czytając fy. Give. Can you give me? Nie, to brzmi fatalnie. Can you give? Czyli krótkie i czytane y oraz w. O ubezwieńczeniu mówiliśmy w innym filmiku. Link macie u góry. Czyli jeszcze raz. Can you give me a bit of chocolate? Bit, a nie bit. Bo bit to właśnie tutaj mamy bić. He was questioned and beaten. To akurat trzecia forma, bo mamy stronę bierną. Lubi mnie słów bierny. Pobity. Nyna ne ty ta te. O imię słowach biernych mówiliśmy w innym filmiku, link macie u góry. No i w końcu ten burak, beat, identycznie czytany jak bić. Sugar beet is easy to grow. Czyli łatwo jest uprawiać buraka cukrowego. Popatrzmy na ten wyraz chory. Co się dzieje? Polak znowu widzi to i czyta niedbale ill. No i problem polega na tym, że wyjdzie nam to słowo. To jest ill, bo jest ee, czyli czytam i, ill. Ill, ill. I to jest węgorz. Czyli często mówimy he is ill i wyjdzie nam nie, że jest chory, tylko Anglik usłyszy, on jest węgorzem. My mom is seriously ill. A tutaj węgorz. I closed my eyes and swallowed the ill she served. Czyli zamknąłem oczy i połknąłem węgorza, którego ona podała, zaserwowała. I na koniec, nawet jeśli nie będzie takich par, że przekręcając długość samogłoski wyjdzie nam inny wyraz,
bo na przykład od six nie ma innego wyrazu podobnego. Tak czy siak, bardzo proszę, pilnujcie się, bo widzę, bo mamy tu i, czyli nie czytamy tego i, tylko y, czyli 6, nie czytamy six, jak Polacy lubią sobie czytać, tylko six.